Hej, witajcie do Seversji. Mam przed wami taką bardzo małą, specyficzną dziwnostkę. Otóż nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś dawno, dawno, dawno temu robiłem coś takiego jak Guilty Gear na PSX-a i tam stwierdziłem, że kiedyś tam wezmę się za jeszcze jakąś bijatykę do pokazania w tym samym stylu, czyli o arcade mode z jakiejś gry, z jakiejś bijatyki, jakąś tam postacią. I chciałbym teraz przypomnieć absolutnego klasyka, jeżeli chodzi o bijatyki, a grę, która praktycznie jako pierwsza przychodzi na myśl, jeżeli myślimy o klasycznych bijatykach. Szczególnie gracze, którzy zaczynali od PlayStation. Jednym z pierwszych tytułów na tę konsolę był zapewne Tekken 3. Jako że to trójka była takim wielkim przełomem. Zresztą możecie sobie porównać trójkę do tego. Trójka w porównaniu z tym to był naprawdę wielki skok jakościowy. Pod wieloma, wieloma względami. No i co? Ale ja gram sobie w Tekkena 2, bo dla mnie Tekken 2 to jest po prostu niekwestionowany klasyk i znakomita, wspaniała gra. Dlaczego bardziej podoba mi się od takiej, nie wiem, trójki czy piątki? Znaczy piątkę... Piątkę też uwielbiam, ale to swoją drogą. Jako że... Ops, ścinki, ale to wiadomo. PSX-owe emulatory. Takie dobre w emulacji PSX-a. Tekken 2 ma coś, czego w Tekkenie 3 jakoś nie potrafiłem wyodrębnić. Szczególnie. Oprócz tego, że no, systemy są całkiem podobne. Jeżeli nauczymy się kombosów z Tekkena 2 chociażby, albo nie wiem, z gier późniejszych, nie wiem, ja grałem dużo w piątkę, miałem dużo kombosów z piątki. Więc... wow. Ta gra jest jakoś... podejrzanie łatwa, wiecie? Czy to po prostu ja umiem grać, czy jest jakiś łatwiejszy poziom trudności? Wiecie co, aż sprawdzę. Oczywiście. Nie no, medium. Guard damage jest, bo mnie wkurzają ciągle blokujące boty. No i teraz dobra, gramy na serio w takim razie. Nie chcę już mi się tego przerywać, bo to jest takie... nudzi mi się po prostu w nocy, nie mam co robić, zamiast się uczyć to... jak się nudzę. Bo czemu nie? Juggle, bitch! W dodatku, w czasach takiego swoistego kryzysu Tekkena warto jest pokazać dwójkę jako przykład naprawdę klasycznej, dobrej, nieskrępowanej zabawy. I tego, jak ta bijatyka ewoluowała, ponieważ to jest jeszcze takie stadium ewolucji, które moim zdaniem rozkwita w trójce, jest dopieszczane w czwórce i piątce, aby później już zacząć się troszeczkę staczać. Szóstka mi się nie podobała aż tak. Była dla mnie dziwna. Już nie mówiąc o Tekken Tag Tournamencie dwójce, który też w ogóle był dziwny. Tekken Revolution to podobno porażka, to hakerstwo i w ogóle. No ale hej. Może strasznie cienko mi idzie komentowanie, ale hej. Czasami bywa i tak. Nie pamiętam, jak to było z Guilty Gearem, ale chyba to szło lepiej. Ten Moon Jumpy, Boże Święty, nigdy nie lubiłem ataków z wyskoku w... w Tekkenie. Mimo, że można, zobaczcie. O, jak najbardziej. O, dobra. Teraz mi udupi ten guard damage, którego taki... Nie, dobra, poszło to dobrze. Hej, Hachi. Dobra, ale wracając, jeżeli chodzi o moją bardzo nieskładną gadaninę, z której pewnie mało co można zrozumieć, ale hej, jakoś trzeba było wprowadzić. Co ja tu zamierzam zrobić w tej wolnej pogrance, takiej pogadance pogrance? Lagi. Patrz, co ty... Au. But w głowę, zawsze działa. Swoją drogą, bardzo rzadko używam, a lubię nadużywać tego uppercutu. Ten uppercut dla Mishim jest... dla Mishim? Mishimów? Dla Mishimów chyba. Jest świetny. Świetne jest to, jak ten Jack 2 mnie owni. Jest straszne. Na drogą, lepszy jest X, a lepszy jest
X właśnie dla żaglowania. Znaczy żaglowania, to jest... Strobe jest strasznie prymitywne i jakąkolwiek wybitną formą grania nie można tego nazwać. Wiecie, no to jest Tekken, easy to learn, hard to master. Chociaż w ogóle ten zwrot mi się strasznie podoba, bo on wydaje mi się taki trochę wyświechtany. Szczególnie po tym, jak Dem użył go w jednej z swoich gurgosusowych recenzji. Takie nagle... Well... Trochę słabo. Co nie znaczy, wiecie, że w ogóle nie powinien być ten zwrot używany, ale jakoś tak... O, zaskoczył mnie. Cholera. To może być ważne. No to będzie ważne, bo... Guard damage mnie zniszczył. Dobra, nikt nie powiedział, że będzie łatwo, zresztą ja dawno nie grałem w Wicca. Co zamierzam tu zrobić, bo ja o tym chcę powiedzieć już od dawna, a jakoś nie mam okazji. Będę sobie grał w dwójkę, zrobię arcade mody. Jako, że ta gra jest dosyć krótka i nieskomplikowana, to będą dwie postacie. Będzie Heihachi i będzie Kazuya. Jako, że mi się Mishimami w dwójce gra cholernie dobrze. Lepiej niż jakąkolwiek inną postacią, chociaż oczywiście przeszedłem całą podstawową, nie wiem czy to jest, nie pamiętam czy to jest ósemka, czy to jest dziesiątka, czy może nawet więcej, ale całym podstawowym składem plus jedną bonusową postacią przeszedłem grę, aby odblokować Kazuję. Przeszedłem grę Kazuję, aby odblokować Devila i przeszedłem grę Devilem, aby odblokować Anioła. To się chyba zgadza. Nice! To jest ten uppercut, o którym mówiłem. Jest zabójczy. Przód, przód, dół... Dół, przód, przód. Pod, no. I kwadrat. Chociaż rzeczywiście, no... Komputer ma rozum i zazwyczaj będzie to blokował. Dlatego trzeba oszukać. Co się też wyróżnia moim zdaniem w Tekken 2, to jak te ataki bolą. Walki się szybko kończą, bo wystarczy trafić jakiś jeden cios przypadkiem zupełnie. Proszę, przykład. I jest on tak cholernie mocny, że po prostu ustawia ci walkę. Nie? Pojedyncze kopnięcia. Tutaj naprawdę jakby mniejsza waga była, jeżeli chodzi o kombosy. Moim zdaniem, bo nie jestem żadnym znawcą bijatyki, ja mogę tu gadać głupoty. Ale gadam ze swojej jakby perspektywy. Że większą uwagę człowiek przykłada na to, żeby w ogóle trafić jakimiś dwoma trzeba hitami, niż wyprowadzić jakieś skomplikowane kombosy, juggle i w ogóle coś, co się dzieje w takich bijatykach od, nie wiem, Arc System Works chociażby, w Guilty Gearach, Personach, BlazBlue, gdzie liczy się też efektowność obok efektywności. W ogóle uppercut w jaja i chyba też zadało mu więcej. Efektowność zamiast, znaczy zamiast, prócz efektywności też efektowność ataków. I hej, to jest dobre, tylko że to jest właśnie gra trochę innego typu, gdzie, a szczególnie Tekken 2, bo już w dalszych walki trwały nieco dłużej, jako że te damage były nieco mniejsze zadawane przez poszczególne ciosy. Przynajmniej tak ja to widzę. I wydaje mi się, że dobrze to postrzegam. Jeszcze nic sobie za oni. Prawda? Chyba, że mi wejdzie jakiś magiczny uppercut, ale on ma ten popieprzony atak, który może się przebić przez moje guard cancele. Zresztą ja go nadużywałem też jako Yoshimitsu, jak przechodziłem. Także nie, generalnie Tekken 2 bardzo fajna gra, polecam się nauczyć. Ona ma może dużo bardziej toporne i mniej płynne sterowanie. Niż Tekken 3, 4, 5. Ale hej, to jest o tyle dobre, że trzeba się nauczyć czegoś innego niż bezmyślnego nawalania w butony. Co bardzo często jest strategią w dalszych Tekkenach. No bo hej, to działa. Naciskamy przypadkowe butony, wyprowadzamy jakieś combo. To działa. Tutaj nie za bardzo, bo naciskając przypadkowe butony zadamy pojedynczy zblokowany cios i tyle. I w dodatku słaby. Jeżeli chcemy tu coś osiągnąć, cośkolwiek, to musimy zajrzeć w command list i jednak ogarnąć sobie trochę ciosów. Oczywiście, jak sami widzicie, te podstawowe uderzenia też się sprawdzają. Jak najbardziej. Bardzo ważna część asortymentu. O, wow. Ale jednak trzeba mieć jakiś taki...
kilka ciosów, które będą takim naszym oparciem, moim zdaniem. Ja mówię, ja to wszystko mówię z perspektywy totalnego bijatykowego laika, ja się nie znam. Ale się wypowiem. Nie mówię po prostu, jak to wygląda z mojej perspektywy, więc hej, przede wszystkim jestem graczem, to jest gra, więc omawiam grę. Mogę, nikt nie zabroni. I omawiam ją po prostu na swój sposób, nie? Ja właśnie mam taki zapas ciosów jako Heihachi. I generalnie to jest taka kombinacja, która działa w wielu przypadkach i w wielu grach i u wielu Mishimów i różnych powiązanych z Mishimami. Chodzi tu oczywiście o przód, pauza, dół, dół, przód, kwadrat, czyli właśnie ten uppercut i wariację z kółkiem, czyli ten wiatraczek, można by rzec. Jeżeli uppercut wejdzie, jak sami mogliście się przekonać przy wielu tutaj okazjach, teraz jak wam pokazuję, uppercut jest mocarny i zadaje mnóstwo obrażeń. Więc jak trafi, no to jest nam dużo łatwiej wtedy skończyć walkę. Oczywiście, raczej wyprowadzenie go jest odrobinę tricky z początku i trzeba to naprawdę ogarnąć, nim się Paul? On mnie jeszcze zniszczy, prawda? Zapomniałem, jest taka tania taktyka w Tekkenie, jak coś nie idzie, kucać i kółko. Kucać i kółko i to powinno zadziałać. On zapomina o tym, że w ogóle... Nie, sidestepować za bardzo nie. Jeszcze nie ta gra. Chociaż chyba można, nie można, nie pamiętam. Nigdy nie próbowałem. Ale jeżeli taki uppercut wejdzie, można próbować. Można próbować, jeżeli się jest pewnym. Jeżeli się czuje, że można sobie pozwolić na kilka prób. To można próbować, wejdzie taki uppercut i właśnie z takiego stanu możemy gdzieś przejść. Well, nie teraz, bo guard damage. Mówię. On mnie wkurza, bo przeciwnicy często blokują, ale widać, samemu się od tego odbijam. No i hej, też dobrze, równe szanse. Zobaczcie, tu jest podchody takie taktyczne, nie? Mizianie się trochę. Au. No i ja próbuję z uporem maniaka wklepać te uppercut. Może od niego odejdę na chwilę. Ep. Paul mnie dalej ubija. To trzeba jednak trochę posiedzieć, jeżeli chce się, kurczę, tak dobrze opanować i poprawnie władać postacią. Bo co ja tylko, o, zobaczyłem jakiś, nie wiem, podchwyciłem kilka ataków Heihachiego, stwierdziłem, o, one mi się przydadzą. No i sobie gram. I tyle, to mi wystarczy. To jest takie casualowe granie. No bo, okej, nie muszę być dobry we wszystkie gry. Co myślę, że dobrze wiecie, oglądając kanał, oglądając różnorodne let's play'e produkowane przeze mnie, głównie z platformówek, ale nie tylko. Patrząc na przykład na mnie, jak lamię w takiego CS-a, patrząc na to, jak lamię w takiego StarCrafta, można zobaczyć, że tak naprawdę jestem dobrym graczem w platformówki. Ale tak naprawdę wydaje mi się, że nic więcej. No jeszcze może w FIFA mi jako tako idzie. A tak, to jakoś nie poczuwam się. Taki ze mnie trochę gracz w bijatyki. No po prostu o normalnym poziomie skilla wydaje mi się takim. Mediocre bardzo. No nie, wystarczy, że trafię go raz. Dobra, okej, poszło. A Tekkena lubię, bo z Tekkenem dorastałem. Trójka była grą, którą chyba najczęściej muciłem na PSC. Później przyszła czwórka. Czwórka była jedną z moich pierwszych gier. Miałem trzy gry. Na, o, swoją drogą to mi przypomniało świetnie o serii, którą muszę po Undertale'u koniecznie zrobić. I muszę o niej pamiętać, więc powiem teraz. Żeby pamiętać, żeby mi się zakodowało w głowie, to po Undertale'u robię. Bo ja chciałbym naprawdę dużo projektów. Ktoś powiedział, że napisał w komentarzu do Fusiona, że to jest zabawne, jak let's play się nazywa jako projekt. Nie wiem, jakoś to mam zakodowane. Być może to przez innych po prostu let's playerów, którzy tak mówią.
i w ogóle nie wiem, jakoś tak utarło. Ja mówię projekt po prostu, bo mi jest tak wygodniej, używam to jako skrótu myślowego. Nie próbuję przez to nadać jakiejś, broń Boże, większej wagi. No to jest po prostu coś, co robię, bo lubię w wolnym czasie. Coś, co zajmuje mi czas, fajnie, coś, co sprawia mi przyjemność, nie? I tak to powinno być. Wiecie, dlatego, drodzy widzowie, nie obraźcie się, okej? Ale... ja nie jestem takim... właśnie, jak to powiedzieć, żeby... bo zastanawiam się, jakie było moje stanowisko w tej sprawie kiedyś. Bo, wiecie, próbuję mimo wszystko w jakiś sposób słuchać waszych głosów, nie? Że prosicie o coś, to o to, tamto, nie? Podpowiadacie. Ja czytam wasze komentarze. Coś, że nie odpowiadam, to tylko, nie wiem, wina może mojego lenia albo tego, że... well, przeczytałem. I no, może powinienem dać znać, że go przeczytałem przez komentarz, ale... bo ja wiem, czy to jest coś takie konieczne. W każdym razie, ja się przychylam, okej, okay, ale... cześć, John. Jeżeli chodzi o, nie wiem, serię, że kiedy Rompa, Investigations, Ben 6, SMT2, Okami i tak dalej, obiecałeś Okami i coś tam, to był mój błąd swoją drogą, który popełniam notorycznie, bo cały czas coś obiecuję. Wow, jaw drop. I mean, po prostu mam jakieś plany, ale to są takie poglądowe. No powiedziałem, że o, będę robił Okami, później Metal Geary, coś tam, nie? Wyszło na to, że Metal Geary robi Shinji, a ja robię, wiecie, co robię. No ale, jakoś to się ułożyło. Macie po prostu, wiecie już, że mi się nie ufa i że moim planom też generalnie, chyba że one są takie w miarę krótkowzroczne, takie do zrealizowania szybko, takie jak właśnie maraton Metroidów. A mi zobaczcie, spełniam prośby. Jest Metroid Fusion, później będzie Undertale. Więc tego się trzymam jak najbardziej, chcę się tego trzymać. Ale wracając do wątku, który poruszyłem, mianowicie, jeżeli chodzi o serię, to ja robię to, co mi się podoba, to co mnie, nie wiem, jara, kręci, nie? Na przykład... już Jedi Knightem no to ki, bo well, ostatnio mam tak, że jak już seria jakaś jest przynajmniej samodzielna, to chcę ją dokończyć, bo z dwuosobowymi jak jest i bywa, tak dobrze wiecie, czasami... nie wiem, ja doskonale właśnie w seriach dwuosobowych się odnajduję jako współkomentujący. Jakoś mi lepiej, po prostu. Znaczy nie, żeby Symfonia była zła, Symfonia była bardzo fajna, ale nie wiem, jakoś tak ostatnio mnie wzięło, że te singlowe projekty robię... bo może to mi po prostu daje, wiecie, większą niezależność przy tym, co robię. Wiecie, że ja o dowolnym czasie mogę sobie zacząć nagrywanie, o dowolnym czasie mogę sobie skończyć z, w ogóle. Nikomu nic nie mówię, że well, będę, a później mi coś wypadnie i później jest mi szkoda, że well, o, zaplanowałem nagrywanie, ale nie może mi być, więc przejść trochę jak długo. Fuck! Głupia dziwka. Także, well, robię serie, które mi się podobają. Serie z gier, które mi się podobają. Jak to Rezi powiedział, że ja nie będę pykał w to, co wy chcecie, żebym pykał. Tak? Tak to on powiedział? Jakoś tak to szło. Nie, znowu nagrajcie. Chociaż no oczywiście wiecie, to jest dla mnie też ważne wiedzieć co, bo mimo wszystko lubię wiedzieć co ludzie by potencjalnie chcieli oglądać, chociaż nie wiem, na przykład z takim Hotsem. To jest paradoks, bo było Shinji Kiedy Hots. Hots jest stosunkowo rzadko oglądany, nie? Takie wiecie, nie do końca dobry, ale jeżeli coś się, nie wiem, powtarza bardzo. Nie wiem, przykład właśnie wspomniany Battle Network 6 jest chyba najbardziej oczekiwaną serią. Kingdom Hearts jak już rzucił na dobre, miał dobrą oglądalność, więc to jest też dobre. No bo mimo wszystko, jak się chce coś nagrywać, jak się ma kilka projektów do I znowu używam słowa projektów, przepraszam bardzo, jeżeli kogoś to śmieszy, no to niech pośmieszy. Ja będę tak to mówił, bo to jest dla mnie wygodny skrót myślowy. Jeżeli mam kilka projektów do wyboru, to... well, mimo wszystko wybiorę ten, który mi się będzie robił przyjemniej, a który będzie po prostu dużo ludzi oglądało, bo jest w tym sens. Są różne, wiecie, hasła o tym, że tworzę dla siebie, póki, wiecie, jeden widz mnie będzie oglądał, no to fajnie.
A z drugiej strony człowiek jak już tworzy trochę czasu, no słuchajcie. Sevalion TV, nie wiem czy jesteście tego świadomi, ale w 6 bodajże grudnia wbiła 6 rocznica istnienia kanału. 6 rocznica istnienia kanału Sevalion TV. To już 6 latek, moi drodzy, istnienia tego tworu. Strasznie dziwnego i takiego jednego z wielu, co prawda, ale dla mnie jedynego w swoim rodzaju, wiadomo. Twórca kanału, znajomości, ludzie poznani przez YouTube, można powiedzieć. Trochę to może brzmieć zabawnie, nie? Ale hej, to prawda, no przecież ludzie, spotkania, no sorry, ale akurat, nie wiem, urlopy Watykony są prawdziwe, więc... A to wszystko przez to, że sobie stwierdziłem, że ponagrywam sobie na YouTube'ach, więc... No hej! Piękny juggle! Super! W ogóle to są takie... nagrywam sobie przed północą, więc jestem bardziej skory do tego, żeby sobie tak bardziej szczerze i na luzie pogadać, nie? Przy okazji grając, to przypomina mi taką starą serię Pogadajmy. No i to w sumie może być odpowiednik, nie? Taki Sevik robi szczere Pogadajmy o wszystkim. O rzeczach, które po prostu, nie wiem, chcę powiedzieć, czuję, że chcę. A cały czas ja mówię o tych grach, nie? Że widzę tego Battle Networka, że widzę, że obiecałem Okami. Tylko, że... Ja mógłbym każdą inną grę zrobić tak jak teraz robię, ale nie Okami. Ja mam olbrzymi szacunek do Okami jak do żadnej innej gry. Ja do Okami chcę podejść, no podchodzę jak do takiej growej świętości, jak do takiego growego świętego Graala. Z odpowiednim szacunkiem w białych rękawiczkach i tak dalej, nie? To po prostu musi być seria, która pasuje, wierzcie lub nie, ale Okami już było nagrywane. Miałem pół godziny materiału, po czym stwierdziłem, że nie, że to się nie klei. Może właśnie to dlatego, że ja mam taką spinę i po prostu może muszę się jej pozbyć. Ale nie będę się zmuszał do czegoś, co moim zdaniem, wiecie, po prostu jest złe. Jeżeli coś moim zdaniem wychodzi źle, to... Nie będę tego nagrywał, bo mi się to nie podoba. Na przykład już mniejsza o Jedi Knighta, bo dla mnie Jedi Knight... To jak niektóre odcinki wyszły komentarzowo, to nieporozumienie. I takie... Well, w pewnym momencie myślę, że to się stało takim, że ja to nagram, dlatego że ja to zacząłem po raz kolejny i że chcę to skończyć, nie? Bo naprawdę, well, fajna była zajawka, że no Jedi Outcast taką fajną grą, ale jakoś się zrobił taką grą mniej irytującą w pewnym momencie. I to rzutuje bardzo na to, jak ten display wygląda w tym momencie i jak go traktuje. Bo traktuje tylko trochę jak taki... Jakiego takiego odludka. Dobrze! A no mówię, jak widzę, że coś nie idzie... Tak było często z Metroidami, wiecie? Ja się Metroidy nauczyłem komentować dopiero... Tak naprawdę poczułem się mocny w Metroidach od Axiom Verge? Od Axiom Verge poczułem się mocny w Metroidach. I wtedy stwierdziłem, że w sumie nagranie takiej właśnie serii ma sens, bo Axiom ożywił z powrotem moje zainteresowanie w kwestii Metroidów. No i hej. Ale przez długi czas robiłem streamy z Metroidów, bo dla mnie była to jedyna odpowiednia forma ukazania tej gry. Chciałem robić let's play. Ja miałem zaczęty let's play na Sevalion TV Super Metroida, jakby nie wiem czy ktoś wie. Ale miałem chyba, nie wiem, 1-2 odcinki wrzucone. Ale potem stwierdziłem, że to się kupy nie trzyma, że mi komentarz nie idzie. I dlatego rezygnuję z pomysłu. I nie wiem, zrobiłem wtedy streama. Z Fusiona też był stream swoją drogą. Pierwszy stream, jaki robiłem kiedykolwiek na YouTubach, to był z Metroid Fusion. Nie wiem, czy wiecie. To był słynny stream, na którym Virgiusz przeklnął tekstowo. To może nie wszyscy wiedzą, ale tak było. Napisał brzydkie słowo. I gdzieś dalej... oczywiście screen ten wydany nie będzie, bo... Well, nie, Virg już pewnie by się nie zgodził na to. No bo po co miałby w sumie, to jest taka głupota. Zresztą też wiadomo, że po prostu coś sprawdzał i to dlatego. Ale wiecie, jest zabawna sprawa, bo Virg już wzór cnót i moralności na YouTubie, praktycznie.
Perfekt! Świetnie. A tu takie rzeczy. No ale hej! Także Fusion był pierwszą grą, którą streamowałem. Taniocha, ale... Swoją drogą, teraz Kazuya. I wchodzą moje ulubione motywy. Emotionless Passion. Dlatego właśnie tak naprawdę przedłużyłem sobie grę do 3 rund, żeby móc dłużej słyszeć Emotionless Passion. I Being the Mirror później, walka z Kazuya. Bo ta ścieżka dźwiękowa dla mnie wygrywa całą grę. Ta i ta, która będzie leciała później w walce z Devilem. Swoją drogą, Kazuya ma bardzo podobne ataki do Heihachiego, niektóre. Może też nas uppercutować, to już uprzedzam. O! Dobra. Nice! Patrzcie, jak to płynnie wychodzi, nie? Takie pojedyncze ciosy, ale jak się wie, kiedy je wyprowadzać, to one zaskakują, nie? No jak Kazuya robi ten hit combo, no to sorry, ale tego nie powstrzymasz. Ale wracając znowu do wątku, ja generalnie, wiecie, no patrzę na komentarze, czytam i wiecie, jest sądowanie. Z rompą jest o tyle kiepska sprawa, że naprawdę to nie jest tak, że nam się nie chce. Po prostu jest nam cholernie trudno zebrać się we trójkę na nagrywanie rompy. Ostatni jak był cały komplet, no po prostu zawsze kogoś brakuje. Więc... Zresztą też, wiecie, ludzie... Nie jest tak, że Boże Święty, przymuszamy ludzi do nagrywania rzeczy. Nie wiem, Lagos na przykład nie chce... Mimo tego, że moja koncepcja była taka, że wiecie, że z Lagosem nagram wszystkie X-y i tak dalej, nie? Lagos, wiecie, powiedział ostatnio, że nie za bardzo ma ochotę i tak dalej. Boże, ludzie, wszyscy jesteśmy ludźmi. Czasem, wiecie, zdarza się, że coś tam się odwidzi i już nie mamy ochoty, no to okej, no po prostu zrobimy dalej z Shinjim i nie ma problemu. To jest po prostu nasze hobby, coś co robimy dla zabawy, więc wiadomo, że są ważniejsze rzeczy w życiu, na które poświęcamy czas i energię i tak dalej. I jeżeli są te sprawy, no to hej, przyjmą, że nagrywanie schodzi na dalszy plan. Więc nie będziemy na siłę po prostu robić wszystko, wywracać do góry nogami po prostu świata, żeby nagrać rompę, nie? W tym sensie. Zresztą dla mnie to już się stało takim czymś, bez czego Sevalion TV istnieć by nie mógł normalnie. Niedokończone serie. Taki mem po prostu, Boże. No. Coś tam jeszcze ciekawego do powiedzenia. To, że Kazuya znowu zbierze mi dupsko. Posunę się do Tanioszki. Zobaczymy ile... Dobra, pokonam go. Chciałem już przejść dalej, bo w sumie chcę jeszcze tego Kazuya nagrać.